Kończąc najważniejszy tydzień w liturgii całego Kościoła, całego roku liturgicznego, Kościół dziś modli się słowami kolekty. Wszechmogący wieczny Boże, daj nam tak sprawować misteria męki Pańskiej, abyśmy mogli otrzymać Twoje przebaczenie. Pytamy się, co Kościół chce nam powiedzieć przez dzisiejszą kolektę. Do czego Kościół chce nas zachęcić? I widzimy dwie rzeczy. Po pierwsze, rozważanie męki Pańskiej. Wielki tydzień nakieruje nasze myśli na krzyż. Na krzyżu, na którym Chrystus rodzi swój Kościół. Mamy patrzeć na krzyż, na źródło naszego zbawienia. Mamy patrzeć na krew i wodę, która wytrysnęła serca Jezusa dla naszego zbawienia. Na krew i wodę, z której biorą źródło sakramenty Kościoła, szczególnie sakrament pojednania. Na krew i wodę, która oczyszcza nas z każdego grzechu. I tutaj, moi drodzy, te słowa kolekty mają dopełnienie, abyśmy mogli otrzymać Twoje przebaczenie. Przebaczenie można otrzymać tylko w Bogu, można otrzymać tylko w Jego Kościele, w Jego sakramencie pojednania, rozważając misterium męki Pańskiej i doświadczając znaku krzyża w sakramencie pojednania.